to będzie. No dobra, moi drodzy. Wchodzimy w tego pająka tak, najpierw na pałę, co? No ja proponuję. Jest duże, prawdopodobieństwo, że go po prostu zaoramy i tyle. Poskradamy się trochę do niego. Dobra, i teraz robimy tak. Zmniejszając ich szybko, święt. Czekaj. Dobra. Dobra. Ty rzuć mu oślepienie. Oni chyba jakąś trutę wrzucili na wszystkich, wiesz? Czekaj. Rzucę to jakieś. Nie, jest dobrze. Dobra, jakiś krąg uzdrawiający zrobiłem. Nie, on pada. To jest leż, wiesz? Pająk. No i go pokonałem. Kilka czarów rzuciłem, wiesz, jakiś krąg ten. To leżczyk taki generalnie. No, stiletto jednoręczne. Zmniejszenie. Jakieś takie stiletto jednoręczne. Czekajcie, jednoręczne stiletto, to on by to mógł nosić. On ma solidny miecz, kłute. Co to stiletto robi, powierzchnię? Obrażenia odzyskane jako wytrzymałość. 20% obra... O, to jest zajebiste. Dobra, wiecie co, damy mu to. Ale przy okazji sprawdzimy to stiletto, czy nie da się go zenchantować na jakiś, wiecie... O, da się. Ogniste uderzenie możemy mu zrobić. Zaklinamy. Solidna jakość. Zaklinamy w nim solidną jakość. Zaklinacz. O, dostałem achievement zaklinacz. I patrzcie, ta broń ma teraz solidną jakość, czyli ma celność obrażenia większe, ma plus jeszcze obrażenia od ognia 25% i jeszcze życie mu przywraca. Zajebiste to jest, ale żeśmy to porobili. Soushibo, ogarnuj tego Wikarusa osobiście. Wzywa twoich widzów. Wyzywa twoich widzów. Jakich ogarnusa? Jakiego z Wikarusa? Gdzie to jest jakiś Wikarus? Shut up, Russian boy. No i kurde, i masz, kurde, z koleś, jesteś tym ksenofobem. To masz bana, kurde, już, kurde, Wikarius został ogarnięty przeze mnie. Tak jak tego pająka ogarnąłem. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Co to jest? Co to jest? O! To jest ta maska. Ja to gdzieś widziałem, te wzory. To jakaś maska, a to jest ręka. Patrzcie, co to jest. Palona ręka. Widzicie to? To jest dłoń. Ale jazda. Dłoń i palec. Kurde, ale tu jeszcze nie wychodzimy, bo myśmy chcieli tu iść. Ale masakra, zajebiste są te mapy. Nie rozumiem. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jeszcze coś jest. Keeping quiet. Nie da się tu przejść, a to jakieś tajne przejście pewnie jest. No nie wiem. Zajebiste to było, widzieliście to? Idziemy tu takich rzezimieszków zabić. Ja też są tobie dziękuję, dzięki. Porobiony leszczyk, kurde, porobiony no. Wiesz kurde, jaką dzisiaj rozkminę, mogę ci powiedzieć? No. Odnośnie starych gierek? Jaką? Dzisiaj mi taka wielka ochota przyszła na to, żeby w Ultimate Online pograć. O stary, albo w a ty grałeś w Ultimate na jakim serwie? Albo nie grałeś w Hellbrave'a, nie wiesz co to jest, nie? Nie.
grałem na polskich wielu i takich przede wszystkim klimatycznych, na których trzeba było formularze pisać, wiesz. Gdzie? Ultimę? Grałem tak, Beam, czyli Born in Mortality kiedyś. A to były DF już później, ja na CL-ka i DM się liczył tylko. No, ale ja na CL-ce grałem, to jest Clairis Rare, to? Tak, no. To grałem na CL-ce. Ja grałem na CL-ce tylko i na Neldarimie, ale... Na Neldarimie później... grałeś? Ja ty zrobiłem przecież Neldarim. Jak ty gadasz, co ty? No jak, no przecież ja byłem sołtą, ty nie pamiętasz, kto tam był adminem? Ty gadaj. No trola, Trojan, Migalart i ja byłem. No przecież są... A to kurwa, stary. To ja teraz się dowiaduję. To ty teraz się dowiadujesz, że ja kurde serwer Ultimy. Ja tam zacząłem stary jako zwykły budowniczy, a później usunąłem z ekipy inną ekipę taką, bo to byli oszuści i kurde nic nie umieli robić, w ogóle leszcze to były. No i ja później tam stary rządziłem się. Nie, no nie rządziłem się, ale wszystko ogarniałem. Nawet jakbyś zaczął teraz grać, to są palce, widzicie? To są palce. Żeby chciał, to jest to. Byś nigdy nie wrócił, stary. No nie wróciłbym. Ale ten, no nie ma co gadać, no, to tego. Było świetne. Ale najbardziej mi się podobało to... Czekaj, bo ja wyszedłem z, ale nie wiem gdzie jestem. No co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało to, że jak na przykład magiem się expiło, to tyle razy do więzienia szedłem, bo ja się nauczyłem makra, nie? Różne tam pościągałem. I na tych takich skórzanych zbrojach, które nie wymagają, wiesz, ziołu, nie? Aha, no. No to ja koksiłem, żeby wbijać magic pointy, nie? To znaczy skilla z magii. No i wiesz, na afku nie taki można było. Był, kurde, na afku, makroer, a na no. afku nie można, no i ja co, nie złapałem wiedziałem. Cię kiedyś? Nie. A jak się nazywał twoja postać? Kurde? Nie. Ja nawet teraz już nie pamiętam. To były takie jakieś, wiesz, takie klimatyczne nazwy, w ogóle nie pamiętam nawet już jakie. Ale wracając do tematu, no i wiesz, ja tam gdzieś w nocy w ogóle się uczyłem, w ogóle to były pierwsze moje kroki, jak ktoś mi powiedział, kurde, stary, bo ja kiedyś na ziołach się uczyłem normalnie czarować, no, nie? No a ktoś ci powiedział, stary, bierzesz taką zbroję i zioła się nie marnują. I no mi nie powiedział, i masz, mówi, tu jest taki program, odpalasz i to się samemu czaruje, nie? I ja nie wiedziałem, że tego nie wolno, bo wiesz, bo byłem taki nubek, nie? Wiesz, nie wiedziałem, że takie rzeczy są niedozwolone, jak awkowanie podczas koksania. I co, no wyzerowaliśmy ci skrinile, ja tak odszedłem od kompa na 10 minut i ja patrzę i ja jestem nagle martwy, a najgorsze było to, że ta zbroja była pożyczona, kurwa, i ona tam zniknęła w tym dołku od tego gościa i on do końca hopie gry mnie już tak nienawidził. Ale to była droga, ja już pamiętam, bo to były drogie zbroje. One były zenchantowane tak, że miały minus tam, każda część miała minus 20% do zużycia na przykład składników, dzięki czemu jak się wszystkie części poskładały, to było minus 100%. Tak, było minus 100% i one były kuźwa takie, wiesz. Ale fajne było w Ultimie, że się do więzienia ludzi wsadzało, nie? Pamiętasz? No, to było świetne. Można było w więzieniu wylądować. Czekaj, czułam jak umiera Merwal, ty go zgładziłeś? Nie, nie pozostawił mu. Nie mógł mówić. Dobra. Nie mógł nic mówić, to było dobre. Dobra, udało ci się uzyskać dostęp do warowni. Możesz w dowolnej chwili przejść do ekranu zarządzania warownią, klikając ikonę zamku. Bo wiesz co planuję właśnie zrobić? Dobra. Bo ty jeszcze swojego czasu miałeś takie odcinki, że tam gadałeś o tych przygodach, nie? Coś na tym. Co nie. Mówisz? Tak, ja dużo o tym. Ale ty to tak, bo to tak opowiadasz, tylko w sumie takie trudno sobie wyobrazić takiej osobie, która w życiu w podobnej gry nie grała, nie? No, ale kurde, tam były takie przygody, kurde, najlepsze no. Stare życie, tam było życie, to było coś jak Reign of Kings, tylko bardziej rozwinięte i większe przypały, bo jak się gra rok na jakimś serwerze, wszystkich się, wiesz, tu znasz kogoś, tu kogoś nie znasz, tu leszczyki, kurde, jedziesz nubasów, pewnie tam bąkol na szkieletach, wiecie, się rozdziewiczał, a myśmy go tam dojeżdżali, kurde, pekerami. Na bagnach tam. Ale widzę, czekaj, że ty teraz... jestem w menu warowni. Wydarzenia mają miejsce z upływem czasu. Im wyższy prestiż warowni, tym bardziej pozytywne bywają wydarzenia. Jednak wysoki poziom bezpieczeństwa również jest istotny, gdyż pomaga zapobiec kradzieżom i porwaniom. Przygody to okazje dla twoich towarzyszy i poszukiwaczy przygód, by zyskać doświadczenie, nawet jeśli nie są członkami drużyny. O, fajnie. Zajebista ta warownia. Czyli tak, warownia status, żadnych nowych wieści, okej. Warownia działania, brak zdarzeń w toku. Budowanie warownia, ulepszenia, możemy ulepszać warownię?
Czekaj, ty gadasz, że ty CLK robił? Nie, coś ty robisz. Nie CLK, Neldarim. Ej, stary, naprawdę? No tak! A to istnieje w ogóle z tego, co widzę. No ale oni stracili pliki do tego, do serwera, coś tam, skasowało im się nagle wszystko, nie? I nie mieli kopii zapasowych. Ja na Neldarimie grałem tak długo. Myśmy mieli kopie zapasowe tych plików, ale pamiętam, że Yuri, ten, który tam jest adminem teraz, który tam jakby po nas pozostał pilnować serwera, nie bardzo się z Efim dogadał, takim innym naszym znajomym tym skrypterem, programistą jednym. A Efi miał te pliki i w sumie tak powiedział, że ma to, jak oni się nie starają, żeby je odzyskać, to mam w dupie, żeby im je Ale dać. Jakie zajebiste, wiesz, jak byli fajni admini i widzieli, że gość klimaci, wiesz, to na przykład, nie wiem, czy na Neldarimie to było, że wampirów dawali i takie tam? Nie, myśmy takich rzeczy nie A robili, to bo nie, ja to nie na chciałem, innym żeby takie serwie. dzikie rzeczy Nie, były. nie, było coś takiego, że wiesz... Na celce No, na byli celce ten, chyba. byli ludzie, Wampiry... czekaj, ludzie, geje, A to nie, DG, nie... dzieci, DG, to naprawdę były dzieci gai i oni udawali wilków, a myśmy na nich mówili dzieci geje i kurde, walczyliśmy z nimi, a później byli naszymi sojusznikami. Jak ja sobie przypomnę jeszcze tego, jak się grało magiem i Dobra, te takie najemnicy. duchy dzikich ostrzy, to było jak to się wydropiło. Okej, okay, dobra, muszę kupić barbaka. No tak było, no. To się Wschodni wydropiło, to barbakan cały stał nowi serwer bramę do zazdrościł. równin na krańcu lasu oraz do skrzyżowania dróg łączących. No nie wiem, kupię to. Co to kosztuje mnie? Plus dwa, nie wiem, drzwi, plus jeden jakiegoś prestiżu czy coś? Kup. Aha, ukończono. Jasny dwór, zamek, 1000... To zamek. Ulepszenie zamku pozwoli ci naprawić wielką salę, dzięki czemu ty i towarzysze będziecie mieli dostęp do gości i poszukiwaczy przygód. Jasne. 3 dni. Odbudowa jasnego jaru sprawi, że będziesz otrzymać premię za odpoczywanie w nim. O, zajebiście. A, w tej chwili budowany jest zamek. Zajebiście. 3 dni. Co mam teraz robić przez te 3 dni? Udaj się do świątyni Woediki. Odbuduj barbakan wschodni. To żeśmy zrobili. Ha, zajebiste to jest, powiem wam, z tym odbudowywaniem tego zamku. W ogóle ulepszaniem. Jeszcze tu widzę, że mogą nas napadać. Jak czytaliście, możemy naszych członków drużyny tu szkolić na naszą nieobecność. Kurde, no nie, no to są takie wspomnienia. Kuźwa, z tymi jucznymi lamami chodziło i się kopało. No stary, ja tam już lamy, Ale kurwa. Czaisz to, Ja pamiętam, kiedyś jak się zrobili tak. Przerzucało z jednej lamy do Midstorm, drugiej. dzięki za suba. Kiedyś zrobili tak z jucznymi lamami, znaczy ten, ludzie, że... O, to jest ten wschodni barbakan, zajebiście idę tutaj. Że... Ruda, im byłoś, bo jakby dalej od miasta i w jakby bardziej przypałowym miejscu, to rzadszą rudę mogłeś wykopać, nie? No. I wyobraź sobie, że poszli kiedyś i patrzymy, znaczy ja tak sobie idę, patrzę, a tam kurde kop, ale miałem blue, nie? Nie miałem reda. Mm-hmm. A tam ten jakiś dwóch magów i trzeba iluś wojowników i pełno górników i kopią rudę, nie? Ja mówię, a co tam robicie? A kupimy rudę ten, bo lepsze. No to spoko, to powodzenia, nie? I biegnę do wioski tam redów naszej. Mówię, kurwa, chłopaki, kopią rudę nam pod nosem. Ekipa zebrana. Stary, jak żeśmy ich zaorali. To po prostu nic im ci magowie i wojownicy, wiesz, oni się tam napinali, nie? To byli, wiesz, taki ten, ale jak, wiesz, prawdziwi redzi wpadli, to kurde się zesrali ze strachu, każdy kurde. A górnicy byli najlepsi, wiesz co, górnicy, stary? Ja patrzę, co oni robią, a oni byli przeciążeni od tej rudy i próbowali się, wiesz, próbowali się, stary, wysypywać tą rudę na ziemię, żeby móc powalczyć, co za leszcze. I zginęli wszyscy, kurde. A to była taka akcja, że jakby ruda była ciężka, to można ją było po kratce tak przesuwać, nie? Jak co było? Jak tak, tak, ciężka. Można było przesuwać, no, przeciągać worki się z ja rudą. Tak kiedyś do domu spierdalałem przed rudami. Są, tak... wejdź na tą ultimate, pokaż jak to wyglądało. Ludzie, to się nie da nie, tego się powtórzyć, kurde. Wy byście uciekli wszyscy. No. Szkoda, jakby w ultimate był voice chat, to by teraz była beka, stary. No, ale to było piękne, bo na Ircu się siedziało. Ja poznałem Irca przez to tak naprawdę. Most, dobra. Wiecie co, my musimy się udać? Wzgórza Dziedzictwa. Nie, czekaj, gdzie my się musimy jak udać? Udaj się do świątyni Woediki. Dowiedziałem się od Mervella, że członkowie Bractwa Ołowianego Klucza czczą Woedikę. Zaś ochmistrzyni wspomniała, że w Zatoce Buntu znajduje się świątynia. Aha. Albo... Znajdź ruiny.
Aha, ale może to zrobimy? Znajdźmy te ruiny, co? Po czemu ja stąd odchodzę? Załatwmy te ruiny pod zamkiem. A może Tibia? Nie, nie. Nie, Ultima to jest coś. Ja tak się cieszę, że ja w to w ogóle dane mi było grać. To było tak zajebiste. No. Ale najgorsze było, jak wprowadzili, wiesz co, tą 3D. To znaczy, mi się to już nie podobało. I te tekstury były brzydkie. Nie wiem, czy ty jeszcze grałeś wtedy, jak już 3D wprowadzili. Znaczy, to można było grać w 3D bądź 2D, nie? Coś jest nie tak, wiesz co, chyba muszę tą pieśniarkę wziąć ze sobą. Zamiast kogo to wziąć? Co to jest pieśniarka? Zamiast łotrzyka? Nie wiem, co ona ma w sobie. Odpraw, odpraw. Maga odesłać, trochę przypał. Don Parmezano, takich gier się nie da wskrzesić, wiesz, bo Bo jest wiele czynników takich jak na przykład to, kiedy to powstawało. Ultima Online jest jedną z pierwszych kiedykolwiek powstałych MMORPG, na równo z Tibią, to były pierwsze w ogóle gry, jakie były. I jeżeli powstaje taka gra, to wyobraź sobie aha. Tibię ulepszoną do dzisiejszych czasów. Taka gra by po prostu się nie przyjęła. To się wiąże z tym, kiedy to powstało, twoje wspomnienia, że ty też miałeś komputer, kurde, jakiś pewnie za 10 tysięcy złotych, a ledwo Wormsy uciągał, ale grałeś w tą grę, bo innych nie było i wtedy powstawały takie No. grupy, których już dzisiaj nie ma, nie? Że na przykład twoi kumple, pewnie żony, No właśnie, bo to dzieci. było też to, że się kurde, wiesz, codziennie wracałeś ze szkoły i miałeś tych kolegów na ircu, Ale czy miałem się z takich typów, działo. wiesz, bo ja byłem najmłodszym szczylem, nie? Bo Ja jak ja pamiętam, pytałem typa, jak ludzi, się którzy cycki mają maca żony, od, na przykład no. od dziewczyny starej, on mi mówił, kolega mi mówił z gildii, kurde. No ale to były Bo takie, że na musisz przykład to złapać byli. cycuszka i ten, ja byłem już podjarany, nie? I miałem wtedy mało lat. Ja chodziłem do. Ja nie wiem, czy ja do gimnazjum zacząłem chodzić. To wiesz, to tam normalnie ludzie tak mówią, ale starzy ludzie, ty. Nie dzień to miał prawie 30 lat, wiesz, żony, Stary, przecież dzieci. się na zloty przecież jeździło, Oni nie? na Pamiętasz? zloty tam Na jeździli. zloty, stary, i ten... Ktoś mi powiedział, że ten... Ktoś mi powiedział, że mam wrócić do tych drzwi z polem siłowym, ale powiem wam, że średnio to wyglądają, te drzwi z polem siłowym. Nie bardzo chcą. Ja grałem w Maple Story kiedyś. Hehe. To się grało w grzybki. Czekajcie, co to jest? Żywa kolumna jest... Ana ma dobre buffy. Coś tu trzeba zrobić, ale nie wiem co, wiecie, szczerze powiedziawszy. Nie, no jest tu ta ręka. A tu na tej ręce też nic nie zrobimy. Musimy tu wejść, ale czemu się tu nie da wejść? To coś dziwnego jest. Są tam w dół, idź. Ja nie byłem na żadnym zlocie nigdy. Ja, u nas były w Gliwicach zloty, nie? Ale nie, no ja byłem za młody, żeby w ogóle gdzieś tam, kurde, z obcymi ludźmi się spotkać, nie? A u nas były w Gliwicach, to ja wyszedłem z domu. No, nie pamiętam, ile miałem lat, ale widziałem siebie na zdjęciu. No, mogłem mieć wtedy już 14 lat, stary, jak to jakieś tam były. Nie, to ile to było lat temu? 14 lat temu. Ktoś mówi, hej, są tam na dół musisz iść, ale ja gdzie na dół mam iść? Ja wam Ktoś wie, dokładnie gdzie mam powiem, iść? kiedy powstała ta gra. W 97 roku. Ta gra powstała w 97 roku. Dokładnie ile to jest? 18 lat temu? O-o, czyli są, my nie mamy po 16 lat. O kurwa, wydało się. Ja pierdolę. No Koniec. dobra, no z ruinami pod zamkiem. A może ja muszę zbudować najpierw ten zamek, bo patrzcie. Zauważcie, że ja buduję ten zamek, nie? Patrzcie. Zamek. Ulepszenie zamku wróci naprawić wielką salę. Aha. Nie, no to jest zamek. Może ja muszę z tą babą pogadać i ona to pole siłowe wyłączy, co? Ja ci Wiecie, o co chodzi? przeczytać, jakie były wymagania? Bo może już nie Czego? pamiętasz. No, Ultimy. Tak, z Merwaldem rozmawiałem. Pentium 2, 300 MHz, 32 MB RAM-u. No stary, przecież ja grałem w Ultimę. Ja nawet nie wiem, czy ja na 133 nie grałem jeszcze w Ultimę. Wiesz, że to działa jak gówno. Aha.
O, Brytania, kurde, Czy to jest warte mojego czasu? Po gdzie chodziło do traktach Brit. krążą plotki, jakoby przyodziany w szaty mężczyzna z płomieniejącym kurnaga bywał podróżnych w pobliżu. O co mu chodzi? A u nas był taki gość, powiedz mi, czy to jest może ten serwer, albo Czekaj. to był inny serwer. Był u was taki gość, pamiętasz takiego gościa, który się nazywał Sokolnik? O, czekaj, coś blokuje podziemne. Mogą otworzyć dla ciebie przejście, lecz najpierw muszę cię ostrzec. Ciążyła klątwa, która dotyczyła wszystkich widzących, lecz jego poprzednicy nie mieli wcale łatwiej. W warowni coś się skrywa, ale raczej pod nią. No dobra. Ja już wiem, jak się nazywałem na tych To ta serwerach. siła sprawia, że cały pozostaje bezużyteczną ruiną i odbiera mi wszelką nadzieję. Czym są bezkresne ścieżki? To nazwa labiryntu znajdującego się pod warownią. Dobra. Ruiny zostały stworzone ponoć przez potężnego Engwitanina imieniem Ot Nua, który panował tu, dopóki jego ludzie nie zwrócili się przeciwko niemu. Zniszczyli bezkresne ścieżki oraz zasypali wiele górnych tuneli ziemią i kamieniami. Muszę ci Ale przerwać. czyż nie jestem panią? Czekaj, oczywiście, warownia nie ma innego władcy, lecz bezkresne ścieżki to zupełnie inna historia. Kim jest władca podziemi? Nie mogę stwierdzić tego z całą pewnością. Sądzę, że musi być to powiązane z człowiekiem, który rzekomo był architektem odpowiedzialnym za stworzenie bezkresnych ścieżek. No dobra. Zbadaj bezkresne ścieżki. Okej, odblokowali mi chyba tego. To idziemy do dungeonu. Dungeons and Dragons! No, mów, Bąkol. Wiesz, że w nowym sezonie Rolnik Szuka Żony to będzie kobieta, która szuka męża? Wiem, bo widziałem wywiad z autorką. A A. podobno jeden z rolników, co szukał żony, to skakał w Tak, skoki ten do grubas wody. największy. No, taki żal. Ale to pośmiewisko się z siebie robi za pieniądze. Ale wiesz co? Teraz mi się No, show przypomniało. biznes stary, to tak jak my na streamach przecież. O, No, ale czaszki nie, znalazłem. bo ty jesteś znany z tego, że grasz w grę i tyle, nie? To jest co innego, jakbyś teraz, nie wiem, no w Był sumie nie znany, umiem bo porównać. jestem gruby? No a on teraz poszedł skakać, czyli nie wiem, tak jakbyś, kurwa, no nie umiem teraz nawet porównać tego. Na przykład tańczył na lodzie, zaczął. A jakbym ja na przykład skoczył, jakby zrobili youtuberzy skaczą do wody, kurde. O! I to Mandzio by pewnie nagrywał. Czemu Bo akurat Mandzio? Mandzio zrobił polską wersję YouTubers React to. I jak, Tak? że oglądali tego Food Emperora, jak tam wiesz, Pitok odlatywał. I No. ten, i tam byli wszyscy, chyba do Mandzia wpadli akurat tam Alien, Mandzio był, no wszyscy wiesz, tam ty Karolek, tam Naruciaki, to tam wszystko komentowali na żywo i on to poskręcał, także wiesz, React tu, nie, bo to taki kanał To taki. fajne, to dobra. Znaczy to fajne, Podoba mi tylko się. że jeden odcinek tylko zrobił, no bo to nie jesteś w stanie ogarnąć, no byś musiał ich mieć w Znaczy musisz domu, być gdzieś w Warszawie, bo to wtedy no, wszyscy są blisko, nie? I wszyscy mieć są. takie dobre znajomości z nim. Ator na bombę. Ator na pewno. Ale nie no, Ale Ator kurde. miałby Zaraz jak do Krzysia bombę. zagadać, zapytam, czy by kurde wystąpi, że robimy nadzieżnie, stary. Ale oby musiał tak, Nie, słuchaj. że robimy tutaj u nas na Śląsku nadzieżnie, stary, na zalewie robimy, kurde, youtuberzy skaczą do wody. A oby zrobił z tego tak, trzy wywiady. Trzy wywiady, potem Ator na szybko. Flociuch. O, stary, jaką widziałem cosplayerkę na IEM-ie, wiesz? Jak Już na która? IEM-ie mówię, kurde, jaka zajebista ta Blondyna, ta cosplayerka. blondyna? Nie, ta, co była Katariną, stary. Ona ma jakiś nick Andrasta czy coś takiego. I mówię, kurde, jaka zajebista dupa. No ale nic, Czekaj. wiesz jak to. Połowa cosplayerek tam fajna, nie? O, czekaj. Cosplay IM. W kącie komnaty leży Xurb. Żebra wystają mu spod skrytej łuskami skóry. Oddycha z trudem i widać wyraźnie, że każdy świszczący. On żyje. Podetnij mu gardło. Ej, to była ta z tym brzuszkiem? Tak, z brzuszkiem Ale ona. odsłoniętym. Nie była to co to ty się tak się dziwiłeś, że jakie ona ma wcięcie w talii? Nie, co ty gadasz? No stary, mam z nią wywiad, widzę ją właśnie. To jest ta. Pokaż, pokaż, pokaż. Masz z nią No. wywiad, a myślę, że ty masz z nią wywiad. O, Nie, stary, mały smok! Żmij! Żmiju! Gdzie ty jesteś? Znalazłem cię, kurde, w Dungeons and Dungeons! Ale mi walnął z Firebola! O, fuck! Cofka! O ja pierdol. One strzelają jakimiś ogniami. Oj, chyba przesadziłem, stary.
A jaki ona w ogóle ma tatuaż na miednicy? No stary. Takiego wilka ona ma, ty. O ja zajebał mi tych. Nie, ładna jest, no. Ja ci znaczy powiem, bo było dużo ładnych, ale najbardziej, najgorsze jest to, jakie czekam. Ty, te żmije są jakieś przesadzone. Ty mocny jest, ten mój odzyskuje życie, wiesz, jak ich bije. No i co z tego? To co z tego, że ten jak... Tak samo znasz tą, jak ona się nazywa, ta Otien, nie? No. No to przecież kurde, jak ona... Ona była naskoczyła z cosplayem, wiesz o tym. Czemu? Przecież była ostatnio. Była ostatnio, ale to był jakiś w ogóle powrót, nie wiadomo czemu. Bo tam ona z tym chłopakiem, on jest taki, wiesz, on chyba nie jest Polakiem w ogóle ten chłopak, ty kojarzysz tego? Nie, on zawsze tak za nią chodzi no, i pilnuje no, chyba, ja, żeby ich nikt cycka nie złapał, no, ale wiesz? Nie, bo ją... Kurde, pokonali mnie, czekaj, wczytaj. Bo wiesz, bo ją wkurwiało to, że te gimbaza ją tam obmacuje i tak dalej. A po drugie dziwię się temu typowi, bo ja nie wiem, czy ty byś umiał wytrzymać, że twoja dziewczyna tak ten... Wśród takich ludzi jest ciągle tak łapana. Bo to się tak wydaje, że o dobra, fajna dziewczyna, super ekstra sexy, ale jakby była to twoja dziewczyna, to już byś inaczej na to całkowicie patrzył. No ale dziewczynki tam nie macy specjalnie, nie? Jakoś no. Tak, że mają maca ten po dupie, no bez przesady, kurde. Jest. Wiesz, też można nie różne cosplaye ty... robić, wiesz, nie każdy cosplay musi mieć wyjebane cyce na wierzchu. No ale akurat przecież... ona bazowała na tym, wiesz, bo ona ma duże cycki właśnie, Otien. Więc każdy jej wiesz, cosplay o co chodzi, równie dobrze. Równie dobrze mogła zrobić cosplay typu... Typu co, kurde? Człowiek w OP1? Nie. Człowiek żołnierz? No człowiek żołnierz, no cokolwiek w stroju albo wiesz takim, no różne są postacie, naprawdę. Czekaj, muszę ich pojedynczo wytyk surpie, bo mnie tam ścisnęły te żmije, naprawdę. Jak zobaczyłem napis żmij, to mówię, ale leszczyk, kurde. Ale leszczysko. Nie, naprawdę myślę, że leszczyki będą. A to takie małe drejki. Czas na reklamy? Nie, moi drodzy, jeszcze nie czas na reklamy. Typu stópki. No. Ja pierdolę, czekaj, bo nie wiem co zrobić z tymi leszczami, wiesz, bo ich tu dużo kurde jest. Dobra, idę w drugą stronę na razie, może tu będzie lajtowo. Tam byś pomacał, Boże ludzie. Mówią, że tego nie przejdę, bo co, nie dam rady? No nie, no 20 kurde żmij to nie dam rady naraz, ale jak będzie ich mniej. O oh, fuck. To nie jest jakaś trudna lokacja moim zdaniem, bez przesady. No nie przesadzajmy kurde. A, tu jest dużo pułapek. Zawsze trzeba, wiecie, chodzić na tych. A, dopiero teraz będę z Korwinem oglądał wywiad. Pewnie jakieś głupoty zaś powiedział. Nie, on się ostatnio hamuje, wiesz. No, bo mu strasznie poparcie spada, wiesz, za dużo przepierdzielił. Ale on tak zawsze ma, że najpierw mu rośnie, a później coś pierdolnie i mu spada. Mam fajnych wojowników w tym moim teamie, wiesz, i oni naprawdę są nieźli i robią coś takiego. Że im życie odrasta jak biją. Tylko też trochę zamieszanie z tej, że wiesz, ja mam 6 swoich, oni mają swoich, mi się średnio chce nawet używać jakieś tam specjalne umiejętności na nich. 20 tam walnij czymś mocnym, bo przecież nie zabijemy tego. Muszę tym magiem bardziej czarować, bo ja nim autoatak. O oh, fuck.
To czekajcie, to już wyruszył nowy sezon? Czego? No, tego rolnika szuka żony? To już pierwszy odcinek był? Pewnie tak. O kurde, to ja już nie mogę teraz tego oglądać, bo muszę spać. Dobra, żmija przeciąłem. So, jak zacząłeś z grami Survival? Ja to się chyba od Army i DayZ zaczęło, wiecie? Tak już się stało. Ale już mnie te gry coraz bardziej irytują, wiecie, bo takie fajne są takie... To jest... Patrzcie, jaka to jest przyjemna gra. Ja sobie gram, tu sobie z Bąkolem gadam. Nie zawsze jest taki Bąkol do pogadania. Czasem muszę samemu grać i się trochę, wiecie, na grze bardziej skupić, ale... To jest przyjemne granie, naprawdę. To jest dla mnie przyjemne granie i... I to jest zajebiste, że sobie tak mogę pograć. I powinniście się cieszyć, że mam takie gry, które mnie jeszcze bawią, bo które to bym chyba skończył streamować, jakbym... Ja wczoraj zrobiłem tak po prostu, nie, to nawet dzisiaj chłopka było. Uzbrojona. Ja po prostu siadłem, odpaliłem tego Steama, pokazałem ludziom, że mam 300 gier i ja kurwa nie mam w co grać. Ja po prostu... Tak, ja mam milion, wiesz, wczoraj ja, właśnie tak... wziąłem, zrobiłem ten taki wieczór wczoraj, jak ktoś nie był, to go ominęło, zrobiłem wieczór tych gier, w które nie grałem, wiesz. Co nawet wieczór... nie wiedzą, że istnieją. Tak, wieczór gier, w które nikt nie wie, że one istnieją i pograliśmy. W Subonautikę kupiłem, nie wiem czy wiecie. Będziemy grali, to co ja tam jeszcze kupiłem, Car Mechanic Simulator, coś tam, naprawdę dużo gier, chyba 5 gier kupiłem wczoraj takich, które widzowie wszyscy chcieli, żebym miał i oglądał, znaczy miał i grał w nie. Poczekaj, pogadam z tym typem. Dziwnie się zachowujesz, widzieliśmy sporo dziwnych rzeczy. Nie wiem, co mam myśleć. Muszę iść we wtorek do tej Biedry po tego Kara, wiesz? Dobra, oni czasem chcą, no w sumie to niezły pomysł. Ale fajna gra, nie no, musisz powiedzieć, że... Ogarnij grę Life is Feudal, mam tą grę i dzisiaj ją pobierałem, tylko się nie chciała pobrać, a prawie w nią graliśmy. Kupiłeś ją? A ona jest droga chyba, ona kosztuje. Cóż, i po Beskidu, z czego będziesz żył? No wiecie, nie, kurde, jak ja bym żył z tych slajwów, to bym kurde nie żył. Naprawdę, ja mam jeszcze z YouTube'a kasę i ten by te małpki kręcił i z tego bym żył. Wiecie, ile ja bym czasu zaoszczędził? W zeszłym miesiącu 230 godzin streamowałem, 230. To ja mogłem do roboty iść, więcej bym zarobił w swojej robocie, ze swoim wykształceniem, jeszcze bym, wiesz... I emerytura i ten wszystko by mi zapłacili. No a tak ty o tym wszystko musisz sobie sam płacić. Dokładnie. Sam odprowadzać. Abym pracował ile godzin? 168. 8. Jeszcze bym urlop sobie nabił do tego. Wiesz o co chodzi? No, wszystko bym miał. Znaczy, wiesz co, w tej całej zabawie w streamowaniu, bo sobie tak ludzie wyobraźcie, jest coś takiego, że sobie myślicie, ale zajebiście, ten Soul sobie gra i on sobie tak zarabia i to tak, nawet tu nie chodzi o donaty, bo donaty rzadko kiedy się zdarzają takie fajne, nie? Ale tu bardziej chodzi, że te reklamy, no nikogo, ciebie to nie kosztuje, ich to nie kosztuje, puszczasz reklamy, ty jesteś w stanie na tym coś zarobić, plus tam, no o to chodzi, nie? I teraz tak, sobie myślał, ale fajne. No dobra, fajne, tylko jak na przykład ty tam założyć firmę, sam sobie odprowadzać podatek i teraz od ciebie zależy, ile ty zarobisz, to znaczy nie możesz sobie czegoś takiego zrobić, że zrobić sobie wolny dzień, owszem, możesz zrobić, tylko ten dzień już jest na minus i będziesz o tyle mniej zarabiał. Dokładnie, nie? Trzeba sobie to wszystko przekalkulować, nie? Naprawdę nie ma takich kokosów z tego. To po co to robisz, skoro narzekasz? Wiesz co? No bo kurde, bo jeszcze pamiętam, jak pracowałem i do biura chodziłem rano na siódmą do roboty. Że chciałeś to robić, tylko to, i tak? Mi się kurde tak nie chciało, powiem wam, do biura. To już wolę więcej godzin grać i mniej zarobić, niż więcej zarobić i w biurze siedzieć. Naprawdę. To jest najgorsze, co mnie mogło w życiu spotkać. Praca w biurze. Nie wiem, że są ludzie, którzy lubią taką, a są znowuż ludzie, którzy muszą się ruszać. Ja jestem chyba z tych, co się muszą ruszać. No czekaj, bo mi postać dostała level. No ale czekaj, na przykład w tym wypadku, to co powiedziałeś, że jesteś z ludzi, którzy lubią się ruszać, a siedzisz po paręnaście godzin przy kompie. Ale nie o to chodzi, wiesz, znaczy ruszać. Nie, że ruszać, że, kurde, że musi się coś dziać, wiesz. A w biurze co się może dziać? No co mnie może? Papiery wypełniasz. Nie, nic, pity, wiesz, idziesz, idę na salę, nie? Znaczy na halę chodziłem, no tam ci spawacze se spawali, coś tamten. No były jakieś różne akcje, ale wiesz, taką robotę podstawową, nie? Papierkową, to wszystko musisz robić. To jest takie kurde nudne. Po prostu takie nudne. No wiesz, nie ruszać, może źle powiedziałem, ale musi się coś dziać, a w pracy takiej, gdzie masz, wiesz, biurową, wiesz, co miesiąc, to jeszcze jak pójdziesz do roboty i wiesz, rok popracujesz, nie, to wiesz, pierwszy rok to jest spoko, no to mi fajnie, nie, ty ten, ale drugi rok to już to samo jest, nie. No, to nie
niestety. A tu ci wiesz. I Tu, tyle, no tu to chciałem jakaś powiedzieć. draska, tu jakaś opowieść, nie? Jesteś swoim panem i władcą. Tu robisz, kurde, opowieści draskowe, tutaj robisz, kurde, Oreo, wiesz jak. Coś się dzieje, nie? Modyfikacja, nieczysta walka, zmiana plus 10% trafień na krytyki. Nie wiem, wezmę to, ale nie wiem, ta nieczysta walka, nie wiem, czy to nie jest tylko do mili, a ja z łuku walczę, wiecie, i to mnie trochę, moją postać teraz... Nie wiem, co to jest na nieczysta walka. Zdolność pasywna. Ale nie, to chyba nie dotyczy wszystkich trafień, nie tylko tych tam. Dobra, zapisuję. Ja tam ciągle coś innego piszę w pracy. No tak, no zależy jaka praca, nie? W takiej inżynierskiej też niby się, no kurde co, no. Też się spawa co innego, nie wiem. U nas w zakładzie się różne rzeczy spawało, więc różne były jakby, że tak powiem, zagadnienia inżynierskie, no ale też kurde... Dobra, odpoczęliśmy tą naszą ekipą, zapiszmy to, bo wchodzimy w walkę z tymi, co nas wcześniej zabiły. Ale no naprawdę, no nie mogłem już. A to mnie zdziwił dzisiaj Izak, że widział mój opening. No widzisz? Ale w Izak sumie pewnie wiesz... sprawdza, kto tam do niego pisze. Znaczy ja nic do niego nie pisałem, tylko... Znaczy ktoś mu wskazał, ale wiesz, ja mam na nim... On został dodany 1,5 tygodnia temu, nie? I mam 250 tysięcy wyświetleń na tym, na YouTube. Hehe. To No. nieźle, to będę miał do ciebie pytanie później. Wiesz, jaki masz CPM na takim filmie? No że podejrzewałem właśnie na to pytanie. Bo mnie to interesuje, bo ja miałem kilka filmów z CS-a, które mają dużo wyświetleń i po prostu CPM jest na nich także tragiczny, że to... Dobra, akurat, czekajcie, trzeba akurat przyciągnąć. O te rzeczy to zawsze byłem wkurwiony. Że zawsze mi się wydawało, że coś tu nie gra. Bo zawsze jest tak, że jak robisz ten, to mówisz, kurde, ten to ma już tyle wyświetleń. To on to musi milion zarabiać o, chyba na tym, nie? A i... później, stary, masz tyle wyświetleń, co on? I w gówno zarabiasz, nie? I no się zastanawiasz, what the fuck, tak. Co jest nie tak, kurde. Chciałbyś może powyżej 10 minut, czy te reklamy dodatkowe tam coś dają. To już jest kwestia, wiesz. Dobra. Czekajcie, bo ja tu muszę ten krąg życia zrobić. Czy on go wyczarował? Wyczarowała go, dobra. Powalmy tego. Ty, ale ci powiem, to jest jakiś rekordowy w ogóle miesiąc, nie? Czego? W ciągu ostatnich 28 dni, bo teraz statystyki przeglądam. Oho. 3 miesiąca 7 tysięcy subów zarobiłem. To dużo. To jest bardzo dużo. To jest... Dobra, moi drodzy, wykończyliśmy. One nie były silne. Ktoś powiedział, że ja tu nie dam rady, że tu są za ten. Ja rozumiem, że tam ostatniego bossa może nie ścisnę, nie? No jak na razie całkiem nieźle nam tu idzie. W tych podziemiach. Jakaś kasa tu leży. Co za jajo. Agaton. Będzie zmiana gry? Nie, raczej, wiecie. No chyba, że później już, później. Coś małego i białego leży zwinięte wewnątrz potrzaskanej skorupy. Dopiero kiedy otwiera malutką, zębatą paszczę, by wydać z siebie... O, z brzmija. Nie, podnieś go. Co, mam go w inwentory? O stary! Małe żyjątko, pupil. Powiem ci, że chyba jest napisane, że ten żmij mnie chyba lubi. Czujesz go? Maczugę znalazłem. Miażdżące odbicie, celność solidna, jakoś sprzeda się to wszystko. Zbieram te śmieci na handel, wiecie? Stary, jaki ja teraz filmik mój zobaczyłem. Kurde. Z rapsami. Aj, fuck, ale zginąłem. Postać mi padła.
Ale raper jestem. Co? Mówią, że mogę go założyć w slotu głównej postaci. Nie widzę gdzie to, czekajcie, pokonam tak w walce i ten... Taki raper z ciebie? Ty, Bunkol, w ogóle masz jakieś dziwne filmy czasem takie. A, rzeczywiście można go wsadzić w slot głównej postaci. I co będzie? Lata! Rzeczywiście lata obok mnie, oswojony żmij, stary. A to jest twój żmij? Tak. O ja... O, znalazłem ręka i klucz, średni pancerz, RO10. Parowanie solidne jakoś, jeszcze jakiś list do tego znalazłem. Co to za list był? Bo go nie widzę tu, gdzie on, gdzie ja go dałem. Do której planujesz streamować, do rana? A, długo. Klątwa Fermura. Idę spać, bo idę na 8 na mszę. What? A jak się takie... Te, przy msza pewnie ma swoją zajebistą własną nazwę. Ale nie rozumiem twojego pytania jeszcze raz. Chodzi o to, że te mszy teraz, te takie wielkanocne i inne, to mają takie śmieszne nazwy. A, różne. Nie, bo to było Triduum Paschalne. No. I jak było to na przykład w sobotę, to było co ja pierdolę. To była Wigilia. Wigilia tego. Wigilia Wielkiej Nocy, czyli przeddzień. Ale to jakieś, a co ty mówisz, jakieś czuwania, o to chodzi, czy co? No, jakieś takie. No to chodzisz sobie na czuwania. Możesz sobie iść w... Czy bo generalnie, nie wiem czy cię to interesuje, ale wśród właśnie osób wierzących, to jeśli w okresie wielkanocnym, czyli w okresie Triduum Paschalnego, czyli wielki, tu miałeś czwartek, piątek, sobota, tak? Te trzy dni teraz, co były. To jeśli spełniałeś warunki pewne, które tam były, to czyli... mam odpuszczenie, kurde, tak, zupełnie, wszystkiego. Tak, tylko że musiałeś, wiesz, mieć... Ale czy ty to spełniłeś te warunki do odpuszczenia wszystkiego? A to ci nie mogę odpowiedzieć. Bo sam nie wiem, czy je spełniłem w pełni. Nawet jakbyś to robił wszystko, to sam nie wiesz, czy to zrobiłeś. Tak? To nikt tego nie wie? To wie, to tam tylko jeden. Papież wie? Papież też tego nie wie. Kurde. To skomplikowane to jest. Ale o co chodzi? No. Ale widzę, że ty coś tam wiesz. Coś tam na religię się chodziło. No jak się nie chodziło, kurde, na religię, jak się chodziło? Spoko. Jasne, że się chodziło na religię, kurde. Muszę leczyć, kurde. Co ty za małe żmije napierdzielasz? No właśnie te małe żmije tutaj latają wszędzie. No. Nie to, tylko to. Jak ja po prostu nie potrafię sobie... Mnie najbardziej rozwalam ci tak zwani gimbo ateiści, nie? I siedzi tak... Co są gimbo ateiści? No, gimbo ateiści to jest, powiedzmy, potencjalny widz, i to nie mówię, że twój, tylko po prostu każdy widz albo jakiś taki gość internetu, no, który podejrzewam, że ma 14 lat. I on na przykład, patrząc, skorzystając z sytuacji, że mama nad nim nie stoi, bo śpi i nie widzi, co robi i co pisze, to na przykład: aha, ateiści górą, albo... Mówi, że taki kozaczek z niego? No, taki kozaczek, albo mówi: ja tam nie wierzę w nic, ja tam wierzę tylko w Gabena, wierzę, jak takie gimbo hasła, nie? Ludzie mówią, że gdzieś tam obok żmija, gdzie znalazłem, jakaś skrytka jest. Wiecie co? Nie znalazłem jej postaci, to na mnie nie chce mi się wracać. Prawda jest taka, że prawdziwy ateista się z tym nie obnosi i ma to w dupie, więc... Dokładnie, wasze, ja mam to wasze... w dupie i widzisz, się nie obnoszę. Aha, bo ty jesteś taki ateista. No, ja nie chodzę do kościoła, w dupie wszystko. Ale to w sumie z jednej strony dobrze, że ten... Z jednej strony, że to tak gadasz, a nie na przykład: o, bo ja jestem wierzący, ale nie chodzę do kościoła, no to, albo w ogóle nic nie robię, no to wiesz, to lepiej już gadasz od razu niż... Ale ciatka dziś zawiozę do kościoła, kurde. No nie, ale chodzi o to, że mówisz na przykład od razu, nie, że a, jesteś tam, że nie, coś tam nie wierzysz i okej, nic nie robisz. Ej, czekaj, bo coś tu się dzieje. Znaczy, to nie jest okej, ale że nic z tym nie robisz, a jest to na pewno... Takie czyste podejście, niż na przykład jest jakiś gość, że a, ja jestem wierzący, ale ostatni raz 5 lat temu byłem w kościele i coś tam, wiesz, jak no takie, kurde. No, jest coś takiego. Czekaj, na drugim końcu pomieszczenia ksiurp mający na sobie czaszkę młodego draka
oraz jaskrawe pióra potrząsa kosturem w kierunku zebranych ksurpiów. Oni tu przywołują chyba jakieś smoka. Wysoki kapłan unosi nagle laskę nad głowę, wrzeszcząc z nową energią. Wymachuje laską, wskazując najpierw na dół, a następnie na ciebie. Chyba nie podoba mi się to, co sugeruje. O ja pierdolę. Naprawdę? Chyba coś wyskoczy z tej dziury. O ja w dupę. No nie, no to tak to nas przecież poskładają tutaj wszystkich. How may I help? Ale Don Parmezano to się... dobra. Tak sobie to tłumacz. Co sobie tłumaczysz, że co? Nie, bo mówi, że możesz być wierzący w Boga, nie? Ale nie, no, nie wierzysz w sukienki w Watykan, w sensie chodziło mu o kościół. Kurde, źle wlazłem do tego pomieszczenia. Przyblokowanych mam wojowników pod ścianą. To jest gówno największe. No to nie, no jak to wierzysz, podważasz tak naprawdę wszystko. Dobra, zmieniamy temat. Powiedzcie mi. Co jest ważniejsze u dziewczyny? Krągły tyłek, żeby miała fajny krągły tyłeczek, taki wiecie, taki fajny, no, fajny taki wiesz, ale tak subcio, taki wypukły, taki wiesz, jak tak na te leginsy nadciągnie. Albo na przykład, że nie ma takiego tyłeczka, tylko ma na przykład takie, wiesz, zajebiste, takie cycuszki, takie te... Ja lubię cycuszki zajebiste. Ma takie większe cycuszki? Nie większe, zajebiste. Ale zajebiste to są jakie? Po prostu są zajebiste? Takie idealne, starcie się idealnie w dłoni mieszczą. Czyli na przykład te twoje, tak? Tak jak są. Nie. Twoje ci się mieszczą? Tak, moje mi się mieszczą dokładnie w dłoni. Moi drodzy, a prawda jest taka, prawda, ankietę możesz zrobić, czy tyłek. Ej, prawda jest taka, że najważniejsza jest twarz. No nie no, to wiadomo, no to ale jest to podstawa, pierwsze, nie? Ale to pierwsze jest patrzeć, no bo kurde, jakbyś, twarz niby fajna tego, a patrzysz kurde ryj jak pasztet, żebyś musiał się kanałami przemieszczać, normalnie wiesz, taka totalnie niewyjściowa. Nie no kurde, to z nią nawet do kościoła to wstyd iść. No to stary, no to nie możesz czegoś takiego robić, nie no, torba po prostu, wiesz. Dajesz ją do Simsów, zmiana płci albo czegoś tam. No to tak nie można tego, no. Ale to wtedy wchodzi teraz etap, może wnętrze się liczy. Może. Może wnętrze. Załatwił mi jednego wojownika. Dobra. Ja pierdolę, zaraz wyjdą pewnie te. Co tam błąką? O właśnie, to jest tak. Kto wybrzydza, ten nie rucha. Coś takiego niby jest, wiesz. Kasy studenckie, wiesz. Kurde, powiem ci, problem jest taki, że nie mam tutaj jak odpocząć, bo już mi się skończyło ogniska. Moi drodzy, jedni wychodzą z założenia, że potwór, nie potwór. Wiadomo, dopowiedzcie sobie sami. Ważne, że kochasz. Ważne, że kochasz. Dokładnie. Miłość tak jest najważniejsza, nie? Tak. Moi drodzy, schodzimy na dół, ale zanim zejdziemy na dół, do nie wiem czego, tam chyba będzie jakiś Drake na dole albo coś. Smok, czyli taki mały, ale co nie czaruje, tylko jest... nie ma mocy zielonięcia ogniem i takich innych, to zrobimy przerwę.